Cześć! Co tam u was? Ja jestem Piotrek i wykorzystuję chwilę nieuwagi starszej siostry, żeby przejąć jej vloga. Chcę być jak Jeremy Clarkson, Włodzimierz Ziętarski albo przynajmniej Kaktyn Zachar. Dlatego teraz będzie coś dla szybkich i wściekłych! Jako pierwsza fura na warsztat trafia Thule Spring. Ojciec mówi, że ten wózek jest super bezpieczny, bo ma jakieś 5 czy 10-5 jakieś punktowe pasy. Ale spójrzcie lepiej na te sportowe, przestronne i super wygodne fotele. Myślę, jest fotel jeden, bo tylko dla mnie jest. Ten przepięknie zaprojektowany pojazd rozpędza się do 6 km na 3 sekundy w godzinę. Przy sprawniejszym szoferze to może i nawet więcej by było. Jeżeli ten szofer nic nie tankuje, no to i tam wózek nic nie pali, nie? A ja se chlapnę. Rusza bezgłośnie. Gładko wchodzi w zakręty. Natychmiastowo hamuje. Intuicyjnie parkuje. Szwed to płakał, jak sprzedawał. Ojciec wspomniał o jakichś materiałach PF50. Coś tam. Ważne, że jest szyberdach i mogę wszystko widzieć. A jak mam ochotę na drzemkę, to w prosty sposób sobie wszystko tutaj elegancko pozasłaniam z każdej strony. O, zobaczcie, a tutaj nawet mam taki składany dodatkowy daszek. Czym tam jeszcze cieszy się tata? No składał nam jakąś teleskopową rączką, która składa się jedną rączką. Nie wiem, skąd ta radość, bo co zrobić z drugą rączką? Ja pewnie bym sobie dłubał w nosie. Fajniejsze od tej rączki jest moim zdaniem, że cały wózek się składa jedną ręką, a w drugiej można trzymać mnie wtedy. I z góry lepiej widać te światełka tam, to patrzcie, jakie są fajowskie. A złożony wózek zajmuje w domu dużo mniej miejsca. Jak wam się podobała ta bryka i moja recenzja? To pierwszy raz, więc macie nie być surowi. Chcecie, żebym przetestował kolejne autka? Pamiętajcie o subskrypcjach i dzwoneczkach! A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o spacerówce Thule Spring, to sprawdźcie recenzję, którą ojciec wysmarował na swojej stronie rodzicaj.pl. Do zobaczenia!